Minęła 11, także dzień dobry. Wszystkich serdecznie witam na spotkaniu, na pierwszym spotkaniu z cyklu webinariów Fusion Days, na którym będziemy rozmawiać o programie Fusion 360, a także o najnowszych rozszerzeniach branżowych do tego programu. Wraz z naszymi ekspertami z firm partnerskich, których zaprosiliśmy na kolejne wystąpienia. Dzisiejsze spotkanie poprowadzę ja. Ja nazywam się Michał Urban. Może część Państwa mnie już zna. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. Wszystkich innych witam po raz pierwszy i mam nadzieję, że także będziecie zainteresowani tym, co tutaj mam do powiedzenia. Także słowem wstępu tyle. Zaczniemy pokrótce od opisania tego, czym w ogóle jest ten program Fusion 360 dla osób, które nie miały okazji jeszcze się z nim spotkać. Fusion 360 to pokrótce CAD w chmurze. Część pewnie z Państwa już miała okazję pracować w tym programie, a na pewno zdecydowanie większa część w starszym kuzynie Fusiona w Inventorze lub w jakimś innym programie do modelowania 3D. Mam nadzieję, że po naszym teraz tygodniu webinariów z cyklu Fusion Days będziecie Państwo jeszcze bardziej zainteresowani tym produktem i zobaczycie, jak szerokie możliwości on daje. Po pierwsze, Fusion jest to platforma chmurowa, gdzie wiele operacji odbywa się przez internet w chmurze Autodesku. Dostępny jest on na system operacyjny Mac i na system operacyjny Windows, czyli tutaj niestety osoby pracujące na Linuxie będą musiały znaleźć inny program do dostępu, choć większość osób, mam nadzieję, że klasyfikuje się w tych pierwszych dwóch grupach, czyli albo używających Windowsa, albo Maca. W Fusion 360 dostępnych jest wiele środowisk projektowych, czy to właśnie standardowe modelowanie bryłowe znane z innych programów, czy to modelowanie blachowe, freeforming lub różnorodne narzędzia do wytwarzania zarówno skrawaniem, jak i przyrostowego. W Fusion dostępne są animacje, zaawansowane rendery z bazą różnorodnych materiałów, symulacje dynamiczne oraz statyczne i wszystkie te rzeczy mogą odbywać się zarówno na lokalnym komputerze, jak i w chmurze Autodesk, co pozwala nam wtedy korzystać z programu w trakcie wykonywania obliczeń, na przykład na symulacjach. Pewnie osoby zajmujące się tym na co dzień wiedzą, jak bardzo mogą obciążać podzespoły komputera takie symulacje, więc tutaj są one outsourcowane do chmury właśnie, co pozwala nam korzystać z lokalnej jednostki komputerowej bez utraty tej części pamięci. Fusion przez to, że jest programem operującym w chmurze, pozwala na zapisywanie swoich plików właśnie w tej chmurze. To upraszcza zdecydowanie dostęp do plików, a także daje nam możliwość wymiany tych plików z innymi osobami pracującymi nad tymi samymi projektami, ale także z klientami. O tym powiem jeszcze trochę więcej w dalszej części prezentacji. Fusion jest przyjazny dla użytkownika. Na następnym slajdzie zobaczą Państwo, jak wygląda interfejs programu. Wszystko jest intuicyjne, wyraźne, proste i naprawdę niewielkim nakładem pracy można się nauczyć bardzo zaawansowanego programu do modelowania 3D. A także dużą zaletą Fusiona jest to, że jest on dostępny przy niewielkim nakładzie finansowym, a także do użytku personalnego dostępny jest on za darmo. Oczywiście ta wersja darmowa cechuje się kilkoma ograniczeniami, no i także tym, że nie może być używana do produkowania projektów komercyjnych. Natomiast nawet ta podstawowa subskrypcja Fusiona jest praktycznie ułamkiem części innych konkurencyjnych programów do modelowania, co także może być bardzo atrakcyjne dla wielu firm, szczególnie takich niezbyt dużych lub jakichś, które nie są gotowe na duże inwestycje w oprogramowanie. Przejdźmy do samego interfejsu Fusiona. Fusion składa się z kilku takich podstawowych okien
dostępnych w trakcie programu. Oczywiście na środku mamy element projektowany w podglądzie 3D możliwym do dowolnego obrotu, przekształcenia, podejrzenia konkretnego miejsca w naszym modelu. Na górze mamy paski narzędzi, które zmieniają się w zależności od wybranego środowiska, bo jak już wspominałem, tych środowisk jest kilka i wielu projektantów znajdzie jakieś swoje ulubione na pewno tutaj, więc w to nawet nie będę się zagłębiał, gdyż tutaj potrzebna by była jeszcze osobna seria webinariów, aby przejść przez wszystkie te środowiska i pokazać wszystkie dostępne opcje. Fusion naprawdę jest programem bardzo rozbudowanym pod tym względem i warto samemu spróbować swoich sił w nim i zobaczyć, jakie opcje są dostępne. Po lewej mamy dostępny cały czas z poziomu programu panel danych, który pozwala nam na dostęp do naszego dysku chmurowego, aby przeglądać wszystkie elementy i wszystkie projekty naraz, a także podejrzeć poprzednie wersje, które zapisywaliśmy, gdyż cała historia zapisu jest utrzymywana właśnie w pamięci tej chmury, czyli możemy cofnąć się do wcześniejszej wersji projektu na przykład i wprowadzić inne zmiany lub zapisać w inny sposób. Na dole mamy oś czasu, co także zwiększa wygodę pracy na takim programie, gdyż możemy w każdym momencie cofnąć się do któregoś momentu projektowania, wprowadzić daną zmianę, zobaczyć, jak wyglądał wtedy model, także bardzo przydatna funkcja. Fusion poza oczywiście modelowaniem 3D ma także możliwość produkcji rysunków płaskich bezpośrednio z modeli, czy to rysunków poglądowych, czy wykonawczych, czy złożeniowych, a także wyposażony jest w wiele środowisk, które pozwalają na symulację pracy maszyny. W tej wersji podstawowej są to takie maszyny jak tokarka dwuosiowa, tokarko-frezarka, które widzą Państwo tu teraz właśnie na screenach, frezowanie, analiza zaokrągleń, analiza modelu, a także podstawowe drukowanie 3D, czyli metodą FDM oraz moduł wycinania laserowego i wodnego. Słowem takiego podsumowania o tym, co jeszcze chciałbym zachwalać w Fusion, to, że zawsze mamy dostęp do aktualnego oprogramowania. Ze względu na to, że Fusion jest programem działającym w chmurze, odpada nam na przykład taki problem, że ktoś, z kim chcemy podzielić się projektem, będzie korzystał z innej wersji oprogramowania niż my, co może sprawić, że wtedy ten projekt na przykład nie uruchomi mu się albo zostanie źle zaimportowany do programu. Tutaj każdy korzysta z aktualnego oprogramowania. Fusion sam w tle aktualizuje się do najnowszej wersji, co zmniejsza ilość właśnie takich problemów i pomyłek z tym, że jedno oprogramowanie i drugie może być niekompatybilne. Ma tutaj właśnie, jak już wspominałem i pokazywałem, narzędzia do symulacji wytwarzania, do symulacji dynamicznych i symulacji statycznych obciążenia, animacji i różnorodnych renderów, które też pozwalają na naprawdę zrobienie bardzo ładnych obrazów bez konieczności używania jakiegoś zewnętrznego programu do zaprezentowania naszego modelu. Wspominałem także, że w Fusionie możemy przeprowadzać wszystkie te operacje w chmurze, natomiast jest możliwość przeprowadzania ich także lokalnie. Mimo wszystko ja polecam te symulacje przeprowadzać w chmurze, gdyż mamy wtedy cały czas odblokowaną jednostkę lokalną, nie wykorzystujemy dodatkowo pamięci z naszego komputera i możemy w trakcie przeprowadzania takich symulacji wciąż działać na programie i jeszcze szybciej kończyć nasze projekty, jednocześnie sprawdzając je jeszcze w środowisku wirtualnym. Poza tym to, że jest cały czas działającym programem w chmurze, sprawia, że współdzielenie plików z innymi projektantami jest bardzo proste, ale tak samo proste jest pokazanie takiego projektu naszemu klientowi, który może nawet podejrzeć odpowiednie pliki w przeglądarce, odpowiednio je skomentować lub wdrożyć jakieś uwagi. Bez tego ciągłego połączenia z chmurą nie byłoby to tak łatwe albo nawet niemożliwe. Na koniec tej wersji
tego wstępu mojego, chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć o dwóch kanałach YouTube, gdzie poza szkoleniami z zakresu Fusion, z obsługi programu, można także na bieżąco śledzić, jak planowane zmiany w programie i wszystkie możliwe nowości, które wchodzą do Fusion 360, gdyż jak mówiłem, gdy tylko pojawia się jakaś nowa funkcjonalność, od razu mamy do niej dostęp ze względu na to, że oprogramowanie, które mamy, jest zawsze aktualne. Jeden z tych kanałów to Autodesk Fusion 360, drugi już jest także prowadzony przez Autodesk, przez pana, który się nazywa Lars Christensen. Serdecznie zapraszam do zapoznania się i do szkoleń we własnym zakresie, aby lepiej poznać ten program. A teraz przechodząc już do naszych kolejnych wystąpień, już od jutro o godzinie 18:00 zaprosimy Zuzannę Wodniak z firmy MAT Usługi Informatyczne, aby opowiedziała nam więcej o pierwszym z nowych rozszerzeń branżowych do Fusiona, jakim jest Fusion 360 Machining Extension. W trakcie tej prezentacji opowiemy trochę o tym, w jaki sposób można zautomatyzować pracę związaną z maszynami do wytwarzania, w jaki sposób można przyspieszyć te wszystkie prace i w jaki sposób ten dodatek branżowy ułatwia pracę inżynierowi, projektantowi. Będziemy poruszać także takie tematy jak obrabiarki pięcioosiowe, automatyczne wykrywanie otworów, próbkowanie czy ustawianie dokładnych ścieżek narzędzi w trakcie obróbki programu. Już w środę nie wychodzimy wciąż z tematu CAM i zaprosimy Piotra Króla z firmy Peanowej, aby opowiedział nam więcej o dodatku do Fusiona pod tytułem Feature CAM. Piotr jest jednym z największych ekspertów w sprawie Feature CAM-a w Polsce i opowie Państwu wraz z moją niewielką pomocą, w jaki sposób zaimplementować ten dodatek w Fusionie, w jaki sposób różni się on od dostępnych bezpośrednio w środowisku Fusion modułów CAM, a także opowie trochę na temat automatyzacji ustawiania ścieżek, ustawiania odpowiednich warunków maszyny, a także generowania G-codów i ewentualnej ingerencji właśnie w ten finalny wyrób, który chcemy mieć. Czwartkowe wystąpienie będzie należało do Macieja Stawowskiego z firmy Arcans Systems i będziemy tutaj rozmawiać o dodatku pod tytułem Fusion Team, czyli dodatku przeznaczonym do współpracy w chmurze. Tak jak już wspominałem, Fusion wyposażony jest w dysk chmurowy, na którym możemy trzymać nasze pliki, ale także możemy w prosty sposób współdzielić do nich dostęp dość, że z innymi projektantami w naszej firmie lub w jakichś firmach partnerskich, to tak samo możemy współdzielić te projekty z naszymi klientami, żeby mieli do nich dostęp, żeby mogli szybko zgłaszać uwagi, żeby jeszcze lepiej dopasować się do oczekiwań takich klientów. Maciej pokaże projekt wykonany przez siebie i na jego przykładzie będziemy przechodzić nie tylko to, w jaki sposób można ten projekt komuś udostępnić, ale także pokażemy stronę administracyjną tego dodatku, czyli ustawianie roli, ustawianie praw do korzystania, a także zabezpieczanie swoich plików przed dostępem przez osoby nieuprawnione do nich w naszej chmurze. Piątkowe spotkanie na koniec tygodnia prowadzić będę wraz z Piotrem Wiórkiewiczem z firmy Man & Machine Software i to akurat temat najbliższy mojemu sercu, czyli rozszerzenie Additive Build dotyczące produkcji przyrostowej. Piotr będzie tutaj opowiadał zarówno o środowisku Additive Manufacturing w podstawowej wersji Fusiona, czyli tej bez dodatku branżowego, a także o dodatku
który wprowadza nowe maszyny, nowe postprocesory maszyn, nowe maszyny do druku, a także cały nowy sposób drukowania, jakim jest spiekanie proszków metalicznych. Będziemy także rozmawiać o G-code generowanym bezpośrednio już w Fusionie pod konkretne maszyny, a także o tym, jak, w jaki sposób można dostosować ten G-code pod naszą maszynę, nawet jeśli nie jest ona dostępna od razu w Fusion. I wtedy na weekend sobie wtedy wszyscy odpoczniemy, a w kolejny poniedziałek zaprosimy Jakuba Piwowara z firmy PCC, aby na dobry koniec całego wydarzenia Fusion Days opowiedział nam trochę o dodatku Generative Design, który kiedyś już był dostępny w Fusion, jednak teraz powstał jako całkiem, jako pełen dodatek z nowymi możliwościami wykorzystania niż do tej pory. Natomiast to o tym już będzie opowiadał Państwu Jakub. I poza tym, że pokażemy wiele możliwości zastosowania tego Generative Design i opowiemy o firmach, które użyły go celem zdobycia przewagi rynkowej i wyprodukowania jakiegoś innowacyjnego projektu, to Kuba pokaże także pełną ścieżkę zaprojektowania takiego projektu w Generative Design od modelu aż po gotowe wyniki z algorytmów generatywnych i w jaki sposób można zaimplementować je już w swoim rozwiązaniu projektowym. Na koniec slajd zbiorczy. Jeszcze raz przypomnę, jutro widzimy się z Zuzanną Wodniak, oglądając Machining Extension dodatek. W środę FeatureCam z Piotrem Królem z firmy Peanova. W czwartek Fusion Teams z Maciejem Stawowskim z firmy Arkans. W piątek Piotr Wiórkiewicz opowie o rozszerzeniu Additive Build, a za tydzień w poniedziałek Jakub Piwowar z firmy PCC Polska pokaże Państwu rozszerzenie Generative Design. Z mojej strony to tyle. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, oczywiście chętnie na nie odpowiem. Natomiast proponuję wiele pytań zostawić już dla naszych ekspertów, aby oni mogli pokazać Państwu, w jaki sposób działają poszczególne dodatki. Z mojej strony zapraszam po raz kolejny na YouTube'owe kanały dotyczące Fusion celem dowiedzenia się najnowszych nowinek, zarówno technicznych, jak i planów na przyszłość dotyczących rozwoju oprogramowania Fusion. A ja dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję usłyszeć się z wszystkimi już jutro na prezentacji wraz z Zuzanną Wodniak. Widzę pytanie, czy prezentacja będzie dostępna później. Tak, każdy zarejestrowany na nasze webinarium dostanie po odbyciu prezentacji, dostanie link do kanału na YouTubie, gdzie będą wrzucone nagrania tutaj naszych wszystkich prezentacji z całego wydarzenia Fusion Days. Okej, w takim razie, jeśli więcej pytań nie ma, to ja bardzo dziękuję wszystkim za to, że za poświęcony czas. I jedyne, co mi pozostaje, to pozostaje mi ponownie zaprosić zarówno na jutrzejszą prezentację wraz z Zuzanną Wodniak z firmy MAT, jak i na wszystkie kolejne odbywające się w trakcie Fusion Days. Do usłyszenia jutro.